Cześć kochani, witam was z rana. Ja właśnie poranna toaleta. Pomyślałam sobie, że od rana zadbam o moją buźkę i zrobimy sobie fajną rutynę. Wezmę sobie z NYP Plus Fab taki skrab do twarzy i sobie troszeczkę złuszczę skórę i nałożę maseczkę. Obudziłam się trochę wcześniej niż zamierzałam dzisiaj. Po prostu sama, bez budzika, więc mam zapasowy czas do pracy. Jakieś pół godzinki. Więc mam czas na zrobienie coś ekstra ze sobą. Ja przeważnie takie rzeczy robię wieczorami, ale jakoś takie mam zawsze wrażenie, nie wiem czy wy też, że jak zrobię coś takiego rano, to całkiem inaczej się czuję przez cały dzień i całkiem też inaczej wyglądam przez cały dzień. Nie wiem, czy to jakaś taki efekt placebo czy co, ale naprawdę jest różnica. Dobra, zmywam to. Mówię, nie chodzi mi o jakieś też wielkie złuszczenie, tylko wiecie, takie bardziej oczyszczenie. I wezmę sobie maseczkę, którą ostatnio dostałam od Pixi, słuchajcie. Dostałam paczkę PR-ową z witaminą C. Także zrobimy sobie ją. Kofeina, witamina C. Idealne, słuchajcie, połączenie na rano. Więc robimy. No, idealne, słuchajcie. Ja nie wiem dlaczego jestem zwolenniczką bardziej maseczek w płachcie. Może dlatego, że nie muszę ich zmywać, a przy zmywaniu tych takich normalnych jakoś tak mam zawsze wrażenie, że i o włosy zahaczę, i jakoś tak cieknie mi po szyi, po rękach ta woda, jakoś wkurza mnie to. Także jestem zwolenniczką maseczek w płachcie. Boże, jaki w ogóle dzisiaj miałam sen. Słuchajcie, miałam sen, że się wybierałam na festiwal. Między innymi z moimi siostrami. I słuchajcie, wiecie kto tam jeszcze był? Przyjechał jakiś w ogóle koleś, którego ja chyba nigdy nie widziałam, nie wiem kto to był. Jakiś koleś, który chciał w ogóle jakiś make-up, chciał zielone włosy, żebym mu zrobiła. I ja mówię, chłopie, ale ja ci nie zrobię zielonych włosów, bo ja nie mam zielonej farby. Nie mówiłeś mi, że chcesz mieć zielone włosy. I w ogóle przyjechał w ogóle Chris, z ten fryzjer, który jest fryzjerem Kim Kardashian, słuchajcie. W ogóle taka jest, żeśmy się szykowali, słuchajcie, na ten festiwal. I ja live na TikToku. No masakra, jak fajnie było. Fajnie było zobaczyć siostry też. No. Wezmę to, tą witaminę C, tą resztę sobie w ciało moje wtłoczę. Zawsze tak robię, bo mi szkoda produktu, słuchajcie. Tak chociaż trochę na to ciało. Co ja dzisiaj będę robić? Słuchajcie, dzisiaj nie ukrywam, jest dzień pracowity. W ogóle ten tydzień mam bardzo, bardzo pracowity, także ja nawet nie miałam czasu nagrywać nie wiadomo czego. Niestety. Przychodzę z takim domowym vlogiem. Postaram się nagrać jakieś tam klientki, co mi pozwolą, to pozwolą. Wszystkie moje klientki, które dzisiaj mam, przychodzą na rzęsy. Mam 4 klientki. Więc no dla jednej może być to mało, dla mnie jest to dużo, bo ja przeważnie przyjmuję 2. Maksymalnie 3, więc 4 klientki dla mnie to jest dużo, no ale taki był tydzień, codziennie tak pracuję. Wczoraj byłam tak zmęczona, że myślałam, że już o 7 pójdę spać, ale zmusiłam się i nie poszłam. Bo ja wiem, że jakbym poszła wcześniej spać, to obudziłabym się o 2, 3 nad ranem i nie wiedziałabym, co mam ze sobą począć. Bez kitu.
No, w każdym razie. W każdym razie. Cześć, Sisunka, zjadłaś swoje snaczki? Zjadłam. Moje kochane pieski. Idziemy do kuchni, zrobimy sobie. Kurde, muszę iść do Tesco, bo nie mamy mleka do kawy. I piję już czarną kawę czwarty dzień z rzędu, bo mi się nie chce iść do Tesco, słuchajcie. Ale nie no, muszę iść do Tesco, tylko muszę poczekać teraz z 15 minut. No nic. Nie mam dzisiaj ochoty na kawę bez mleka. Po prostu nie mam. No także. Zobaczymy. Także mam dzisiaj dzień pracowity. Co będę mogła nagrywać, to ponagrywam. Dzisiaj idę też na klasy na BoostFit, także się mega cieszę. Nie byłam na klasach, Boże, z 2 tygodnie, bo no bardzo jest tam, jest to bardzo zajęte i żeby zaaplikować na następny tydzień, ja muszę zabukować to bardzo wcześnie rano, 5-6, więc ja o tej godzinie nie wstaję. Ja jak wstaję o godzinie 11, to już jest wszystko wykupione. Miejsca są wykupione, ponieważ jest ograniczona liczba tych miejsc. No, także... wiecie, wszystkie matki wstają, odprowadzają dzieci do szkoły, więc one wstają wcześniej, od razu bukują i mają to załatwione. A ja, królowa, bezdzietna, sobie, wiecie, śpię, nie? No, w każdym razie... Dostałam wczoraj maila, że miejsce się jedno zwolniło, bo jak jesteście na liście oczekujących, to zwalnia się miejsce i od razu jakby piszą do tych, którzy są na miejscach oczekujących, nie? No i pomimo tego, że byłam na miejscu 9, to zobaczcie, udało mi się wbić. Także się mega cieszę, bo idę dzisiaj, idę też jutro, także chcę nadrobić. I tyle. I mówię, idę zaraz do Tesco, poczekam teraz z maseczką, ubiorę się i wrócę do was ze śniadankiem. Wróciłam już z Tesco, trochę się ogarnęłam, ubrałam się i zrobiłam sobie śniadanko. Na śniadanko dzisiaj mam kromkę chleba z serkiem ziołowym, do tego mam ogóreczki korniszone, 2 kiełbaski wegetariańskie, 1 parówkę, strasznie miałam ochotę na parówkę, musztardę i chrzan, no i oczywiście moje ziele, które jem codziennie, po prostu mam obsesję. Jem około pół paczki na śniadanie i później pół paczki na obiad. Chociaż nie, chyba jem całą paczkę na śniadanie i całą paczkę na obiad. No, w każdym razie jestem bardzo głodna, idę jeść. Za pół godziny mam klientkę, więc... i oglądam, słuchajcie, update, co oglądam? Oglądam Queen of the South, bardzo, bardzo fajny, chociaż dość taki kontrowersyjny serial, bo jest tam, bo jest to wszystko wokół narkotyków i tak dalej, Kolumbia, Meksyk i w ogóle, ale powiem wam, że klientka mi go poleciła i mnie wciągnął, także oglądam. Zaraz, słuchajcie, będzie moja druga klientka, ale słuchajcie, musiałam się przebrać. Bo moja klientka, która przyszła, ona jest dla mnie, słuchajcie, jak rodzina. Jest koło 50, byłam u niej raz na noc, zawsze gadamy o wszystkim, ona jest dosłownie jak moja, nie wiem, przybrana mama. Normalnie kocham tą kobietę, ona kocha mnie, zawsze do mnie dzwoni jak ma problem, albo ja dzwonię do niej, jak chce się wypłakać. I ona tak zobaczyła tę bluzę i mówi, jaka ładna bluza, jak pięknie wyglądasz i w ogóle. A ja nie byłam przekonana co do koloru tej bluzy, co prawda styl w tej bluzie mi się bardzo podobał, ale ten kolor taki oliwkowy nie pasuje mi, a ona ma zielone oczy, czarne włosy i wydaje mi się, że bardziej by do niej pasował. I mówię, chcesz tą bluzę? Ona mówi, co ty, żartujesz? Ja mówię, że no widzę, że ci się podoba, chcesz? Ona mówi, no pewnie. I dałam tą bluzę, także... Niech ma kobitka, ona raz mi też przywiozła jakieś tam, jakąś koszulę mi przywiozła i w ogóle, także w ogóle mi nie szkoda, kocham ją dosłownie jak mamę, więc czekajcie, ktoś do mnie dzwoni. Więc jej dałam, niech się babeczka cieszy. No, zaraz będzie moja druga klientka, widzę, że się troszeczkę spóźnia, ale to nic,
wracam do pracy, słuchajcie. Mam bardzo fajny w ogóle dzisiaj humor, jakoś tak. Wczoraj byłam taka zamulona. Był taki jakiś dzień, wiecie co, wszyscy, nawet gadałam z Ewą i z Karoliną i dziewczyny też mówią, a taki dzień jakiś dziwaczny, wszystkie żeśmy się tak czuły, a dzisiaj jest całkowicie inaczej, jest bardziej jakoś tak pozytywnie. Nie wiem, czy zmiana ciśnienia, czy o co chodzi, ale tak, no. Dobra, idę do pracy. Czoło blink. Kochani, skończyłam pracę. Wybieram się teraz na spacer z Sisulką. No i jak wrócę, to muszę jej przygotować jedzonko. Więc idziemy teraz, no nie na jakiś bardzo długi, tylko chociaż na trochę. No i jak coś, to wrócę później. Ej, słuchajcie, właśnie oglądam Love is Blind The Reunion. Sezon 6, czyli ostatni. I oh my god! Ile tu się dzieje dram. Nie wiem, czy jesteście fanami tego typu show, ale ja oglądałam. I ja lubię takie programy. Ale jest bardzo ten reunion emocjonalny. I szokujący. Nie wiem, ci co oglądali, dajcie znać, czy się zgodzicie, ale się dzieje. Masakra. A jeszcze chyba nawet nie jestem w połowie. Dobra, kochani, jadę, lecę potrenować. Nie byłam 2 tygodnie, więc muszę się rozruszać i odezwę się po. O, kochani, właśnie wróciłam. To znaczy wyszłam z klas. O, ale super. Cieszę się też, że jutro idę. I fajnie jest po prostu tak się zrelaksować na tym BoostFit, bo ten BoostFit to jest, to nie jest tak, że po prostu my tam tylko skaczemy i wiecie, i nie wiadomo, tam tańczymy czy coś. To jest powiązane trochę z tańcem, ale dużo też jest takich, jest na przykład, to jest wszystko podzielone na zasadzie. Na początku oczywiście jest rozgrzewka i tak dalej, później jest takie, jest bardzo tak intensywnie, trochę tak interwałowo, bardzo szybkie przyspieszenie, trochę zwolnienie, przyspieszenie znowu, przeróżne jakieś tam pozy, ćwiczenia, skakanie i tak dalej. Później jest coś takiego jak pozbycie się swoich problemów i instruktorka mówi, wyobraźcie sobie, że macie przed sobą wielką taką bańkę, dajcie tam swoje problemy, które was dzisiaj czy tam w ostatnich dniach zaniepokoiły, które wam sprawiają trudność, dajcie w tą bańkę i teraz się na niej wyżywamy. I słuchajcie, to jest typowo taki a la boxing, także bardzo w to uderzamy, kopiemy w to. Wiecie, w to nic nie ma, ale po prostu wyobrażamy sobie. Jest na to przeznaczone z 10 minut. Później po tym jest przeznaczony czas na siłę z ciężarkami. I po tym jest jeszcze trochę takie, jest później takie shake, że wiecie, żeby to wszystko z siebie zrzucić. I na koniec jest rozciąganie, także 50 minut. Upływa naprawdę bardzo szybko, szczególnie jak jesteście w to zaangażowani. Ja naprawdę daję z siebie wszystko, aż do tego stopnia, że kolka łapie. No, także, ale ja bardzo lubię, odnalazłam tak jakby coś, co bardzo mi się podoba. Wiecie co, mogę chodzić na siłownię, bo w sumie z osobą, z którą się spotykam, on ma za darmo siłownię, akurat tam, gdzie ja chodziłam wcześniej i mogę z nim chodzić, czasami z nim pójdę, ale to nie, siłownia nie daje mi takiej aż satysfakcji, jak właśnie ten, te klasy, te zajęcia, nie? No, co ja teraz będę robić? Chciałabym zadzwonić do Łukasza, może mi się uda, jeżeli ma wolny wieczór, pogadać sobie po prostu, chcę coś sobie zjeść, wziąć prysznic, umyć głowę. Także będę kończyć tego vloga. Nie wiem nawet, czy jest wystarczająco czasu, czy was zaciekawił, bo to taki w sumie zwykły dzień powszedni, ale tak wyglądają moje tak naprawdę dni, a nic się szczególnego nie dzieje. No, także postaram się jeszcze coś nagrać w tym tygodniu, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Także na weekend też nie mam za bardzo planów, chcę po prostu chillować, robię sobie chwilowo breaka czy od imprez i w ogóle.
Znaczy nie to, że breaka. Tak jakiś, ja wiem, tydzień, dwa. Nie wiem, jakoś tak mam ochotę trochę odpocząć, bo miałam bardzo ciężki ten tydzień, bardzo zapracowany. I w weekend nie chcę, wiecie, znowu robić rozpierduchy na chacie i chlać i zapraszać ludzi. Wystarczy mi po prostu, że przyjdzie ta jedna osoba i sobie po prostu, nie wiem, obejrzymy film, zjemy coś, pójdziemy na spacer i to tyle. Taki mam po prostu w tym tygodniu, na to mam ochotę. No, także będę się z wami żegnać. Dziękuję za odbiór i do następnego. Pa!